Do skoków na dużej skoczni drużyna jest już gotowa. Jest w niej jedna zmiana, bo ma być dobry wynik. Jutro polscy skoczkowie mają kwalifikacje. Dziś polska zawodniczka walczyła w biegu na 10 kilometrów. Na igrzyskach w Pekinie pojawił się dopingowy problem. Na celowniku jest 15-letnia łyżwiarka z Rosji. Monika Krajewska. Drugi trening na dużej skoczni okazał się dla Polaków większym wyzwaniem. Nie błysnęli formą. Najlepiej spisali się Dawid Kubacki, 9 po pierwszej serii, i Kamil Stoch, który wylądował na 10 miejscu w serii trzeciej. No nie chciało to tak łatwo odlatywać. Wiadomo, że dzisiaj może troszeczkę też mamy bardziej zmienne warunki i trochę się robi z tyłu, przeszkadza. No ale jednak chciałoby się dalej odlecieć. Znamy już skład naszej kadry na jutrzejsze kwalifikacje. W porównaniu do niedzielnego konkursu na skoczni normalnej dojdzie do jednej zmiany. Stefana Hule zastąpi Paweł Wąsek, który lepiej zaprezentował się na treningach. Najważniejsze jest to, żeby polska drużyna dobrze skakała i osiągała tu jak najlepsze rezultaty. Nieważne kto to będzie, ważne, żeby Polacy byli wysoko. 21-letnia Polka. Debiutująca na igrzyskach Izabela Marcisz w biegu indywidualnym na 10 km zajęła 29 miejsce. Zwyciężyła przewagą zaledwie 0,4 sekundy Norweszka Therese Johaug. To jej drugie olimpijskie złoto. 0,4 sekundy. Pekin żyje też burzą wokół 15-letniej rosyjskiej łyżwiarki figurowej. Kamiła Walijewa zdobyła drużynowe złoto. Ceremonię medalową jednak odwołano, a według mediów w organizmie młodziutkiej Rosjanki wykryto zakazaną substancję. Walijewa na razie dalej normalnie trenuje, ale jeśli zarzuty o doping się potwierdzą, może grozić jej dyskwalifikacja, nawet na 2 lata. Monika Krajewska, Fakty, Pekin.